jako sędziowie główni pan Mateusz Krzywda oraz pan Przemysław Gabryszak, a sędziami liniowymi Sławomir Szachniewicz i Eryk Sztwiertnia. Emocjonujące widowisko, w którym nie zabili hokeja. To na co wszyscy kibice pitanów o pierwszy krążek na tafli guma. Tamminen pomylił się, Tamminen. Pusta bramka, nie trafił. Słonił się ciałem, odebrał krążek i w odpowiedzi Vitanen, Marej łapie krążek. Dosyć pasywnie. Makaker na raz jeszcze i Marej broni na lewą stronę. Dobre podanie, szansa dla Sanoczan i wypalił sam. Pasiut na środek, uderzenie fraszki. Kolejna dobra Hitosato. I gol! Aleksi Vartinen, odbił się jeszcze krążek od Krystiana Tamminena. 45 sekund przed zakończeniem pierwszej tercji. GKS Katowice zdobywa pierwszego gola w tym spotkaniu i obejmuje prowadzenie. Hitosato, Vartinen. Nie sięgnął już krążek. Hitosato, Vartinen z Fraszko, w środku Michalski, do niego adresowany krążek. Zamieszanie, Michalski i wprost w Krystiana Tamminena. Przedzony, znakomicie ustawiony Christian Lindberg. Olson przejął krążek, Olson i gol! Pod poprzeczkę bramkę Christiana Tamminena. Hampus Olson spojrzał w kierunku bramki. Wydaje się, że Christian Tamminen zszedł już na kolana. Stąd otworzyło się ta przestrzeń, otworzyła się ta przestrzeń ponad poprzeczką. Tak też się stało. Hampus Olson podwyższa na 2-0. Monto. Poruszona bramka, próbował zawodnikowi Sanoka. Odegranie do Michalskiego, a teraz będzie miał szansę kapitan Sanoczan Tamminen, ale Marej wybronił pastwę zawodników GXR. Johan Ceder sprytniejszy, alo! Marej wypuścił krążek, warte. Zamieszanie. Marej mrozi krążek. Hitosato na środek, Olson, ależ wykombinował Olson, a teraz szansa, Szymon Fus i gol! Tak się gra kontrę! Szymon Fus zdobywa gola, pokonany Marej. Szymon Fus precyzyjnie wykończył swoją akcję, nie kombinował. Pasiut i spojrzał jeszcze, gdzie krążek. Spojrzał Krystian. Hitosato i znakomicie Krystian. Lindberg, Marej łapie krążek. 15 sekund do zakończenia trzeciej tercji. Elmo Aitola. Zawołał teraz swoich pod Vartinen, Obande sprytnie to zrobił, katowiczanie w komplecie, Vartinen, Marklund w środku, do niego adresowany krążek i gol! Nie dasz, dostaniesz! Sanoczanie długo grali z przewagą. Vartinen do Marklunda, a ten był już blisko bramkarza, ale zdołał podnieść krążek, który wpadł do sanockiej bramki. 3 minuty 5 sekund do zakończenia trzeciej tercji i katowiczanie podwyższają swoje prowadzenie 3-1. No, 3-1 zwyciężają katowiczanie. Dziękujemy Państwu za niedzielne popołudnie spędzone na platformie Polski Hokej TV z zawodnikami Marmy Ciarko, STS-u Sanok i GKS-u Katowice.